Zespół Szkół Łączności w Poznaniu stawia na jakość i praktyczny wymiar kształcenia. Młodzież może zdobyć tu zawód technika informatyka, elektronika, teleinformatyka, automatyka sterowania ruchem kolejowym oraz fototechnika. Szkoła wprowadziła również kierunek e-biznes. Dzięki kilkunastu projektom unijnym stworzyliśmy nowe kierunki kształcenia. Braliśmy również udział w realizacji projektów, które umożliwiły tworzenie nowych metod pracy, jak wykorzystanie e-learningu w nauczaniu. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w wielu pracowniach, np. mikroprocesorowej, telekomunikacyjnej, montażowej, radiowo-telewizyjnej, urządzeń techniki komputerowej, układów elektronicznych oraz układów sterowania, czy studiu RTV. Uczniowie mogą przyjść do nas i zawsze nabyć jakieś umiejętności praktyczne, których nie zdążyli nabyć na lekcji, albo poszerzyć swoje umiejętności praktyczne. Na lekcji często uczą się teorii, a tutaj mogą nauczyć się praktyki. Studio RTV wyposażone jest w zestawy do prowadzenia wideokonferencji i interaktywnych zajęć na odległość. Podczas niektórych lekcji uczniowie korzystają z tabletów. Jeśli chodzi o wykorzystanie na przykład tabletów na lekcjach matematyki, to korzystamy głównie do zobrazowania różnych problemów natury geometrycznej, czyli na przykład wykorzystujemy GeoGebrę albo taki znany program Wolfram Alpha do tego, żeby pokazać, jak wyglądają różne funkcje. Wykorzystanie tabletów również ma bardzo ścisły związek z maturą, do której uczniowie będą musieli przystąpić. Będziemy również wykorzystywać w starszych klasach programy statystyczne typu R na przykład. To jest taki bardzo już zaawansowany program statystyczny. Są to super nowe technologie. Szkoła od lat korzysta z programów edukacyjnych, takich jak Erasmus+ i Leonardo da Vinci, dzięki czemu uczniowie co roku wyjeżdżają na zagraniczne praktyki i staże. Uczniowie również uczą się języka obcego, nie tylko języka angielskiego. Uczniowie mogą poznać język niemiecki, język hiszpański. Mogą zdobywać umiejętności zawodowe, umiejętności kluczowe poza granicami kraju. Mogą studiować za granicą, mogą pracować, zdobywać niezbędne doświadczenie. Absolwenci szkoły są bardzo dobrze przygotowani praktycznie do zawodu lub kontynuowania edukacji, na przykład na Politechnice Poznańskiej. Uważam, że warto wybrać naszą szkołę, dlatego że my stawiamy jakby nacisk tutaj na praktykę. Używamy dużo takich nowych, nowoczesnych technologii fotograficznych. Mamy bardzo dobrze wyposażone studio fotograficzne. Mogłam tutaj nauczyć się nie tylko właśnie robienia zdjęć, jak wszyscy myślą, że takie rzeczy robi się na fototechniku, tylko również innych rzeczy, chociażby nawet umiejętności miękkich, czyli rozmowy z klientem oraz takich rzeczy, które no, na co dzień nam się na pewno przydadzą. Zespół Szkół Łączności jest szkołą przyszłości zawodów, które są aktualne i będą aktualne we współczesnym świecie. Stąd też wszystkich zapraszamy do Techniku Łączności imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu.